Witajcie serdecznie, Damian Wiatrowski z tej strony. Dzisiaj odpowiem na pytania, które najczęściej pojawiały się na stronie facebookowej, na motywatorze, na YouTubie, na Snapie też bardzo dużo pytań wysyłaliście i z Instagrama też kilka wziąłem. Wybrałem te pytania, które najczęściej się powtarzały lub uważam, że są najbardziej istotne w kształtowaniu naszej sylwetki i dbaniu o profilaktyce naszego zdrowia. No to zaczynamy. Pierwsza podstawowa sprawa to jest za mała liczba kalorii, jaką macie w diecie. Pamiętajcie, nie sztuką jest się głodzić, sztuką jest optymalnie dopasować liczbę kalorii do waszych indywidualnych parametrów fizycznych, morfologicznych i musicie przede wszystkim też wiedzieć, jaki macie somatotyp. Inna kaloryczność jest dla mezomorfika, inna dla ektomorfika. I dlatego musicie sobie przede wszystkim określić swój somatotyp i co najważniejsze, w dni treningowe macie więcej kalorii, a nie mniej na odwrót. Pamiętajcie, że żeby zmusić organizm do prawidłowego, czy to spalania tkanki tłuszczowej, czy budowania masy mięśniowej, musicie napędzać go energią. Energia to są kalorie. I teraz jeżeli ubywa wam tych kalorii i myślicie w tych kategoriach, że nie po to tyle się katowałam w dzień treningowy, żeby zjeść za dużo kalorii, no to jesteście w wielkim błędzie i musicie to zmienić. Kolejna kwestia to jest nieuzupełnianie węglowodanów po treningu. Bardzo ważne jest, aby uzupełnić węglowodany bezpośrednio po treningu. Może to być mieszanka węglowodanów prostych ze złożonymi, 80% prostych, 20% złożonych, czy to będzie rozgotowany ryż z miodem, z odrobiną, z pół czy jeden cały banan, zblendowany z wodą. To jest uzupełnienie węglowodanów glikogenu po treningu. Jeżeli nie uzupełnicie węglowodanów po treningu, w dniu kolejnym możecie zaobserwować wilcze napady apetytu, wahania nastroju, czy chociażby wahania cukru i to też będzie was determinować do tego, że będziecie podjadać. A tego akurat nie możecie robić w okresie kształtowania sylwetki. Dlatego uzupełnianie węglowodanów po treningu jest kluczowym elementem potreningowym. Kolejna kwestia, nie jedzenie kolacji. Pamiętajcie, że w okresie snu dochodzi praktycznie do wszystkich procesów regeneracyjnych. Wtedy nasza biochemia uruchamia się najbardziej, jest najbardziej aktywna, dochodzi do wyrzutu różnych hormonów, wtedy dochodzi również do regeneracji naszych tkanek, również do spalania tkanki tłuszczowej. Dlatego pamiętajcie, że kolacja jest bardzo ważna, jest ona na 2 godziny przed snem. Pamiętajcie, że jeżeli nie zjecie optymalnej liczby węglowodanów przed snem, nie wydzieli się melatonina, jest to potężny hormon, który reguluje nasz dobowy cykl snu i dojdzie do deregulacji. Będziemy się przebudzać, będziemy niespokojni w nocy, nie zregenerujemy się, obudzimy się niewyspani. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przed snem zjeść węglowodany złożone. Oczywiście nie mówię w jakiejś dużej porcji, czy to woreczek ryżu, czy komosy ryżowej, ale pamiętajcie, żeby posiłek ostatni był w formie węglowodanowo minimalnie tłuszczowej. Białko wam na dobrą sprawę nie jest w nocy potrzebne. W krwi krąży na tyle dużo aminokwasów, że jeżeli organizm chce uruchomić procesy metaboliczne budowania masy mięśniowej, to i tak wychwyci potrzebne aminokwasy z krwiobiegu, które dostarczyliśmy w ciągu dnia. Kolejna kwestia, najważniejszym okresem w dniu treningowym to są godziny okołotreningowe. Dlatego też w godzinach okołotreningowych musimy się skoncentrować na prawidłowo zbilansowanej diecie. Przed treningiem na około 1,5 godziny dobrze by było spożyć posiłek w formie płynnej, czy to koktajlu na bazie węglowodanów złożonych, prostych, skrobiowych i odrobiny tłuszczu nasyconych. Może to być olej MCT, kwas laurynowy, który znajduje się chociażby w oleju kokosowym. Ma to na celu równomierne uwalnianie energii na treningu. Nie macie czegoś takiego, że trenujecie, nagle jest odcięcie, nie macie siły. Tego typu posiłek zagwarantuje wam równomierny wyrzut energii
i przeprowadzenie optymalnie intensywnego treningu. Dlatego bardzo ważne są godziny okołotreningowe. Bezpośrednio po treningu, tak jak już wcześniej wspominałem, również niezmiernie ważne jest uzupełnienie węglowodanów i witamin, minerałów, które mają odbudować nasz glikogen w mięśniach, w wątrobie, w organach wewnętrznych i spotęgować, zmotywować nasze wszystkie układy do procesów regeneracyjnych. Kolejna kwestia, nie możecie być lipofobami. Pamiętajcie, że tłuszcze nasycone i odpowiednia proporcja tłuszczu omega-3 do omega-6 to są podstawowe składniki budujące nasze błony komórkowe, nasz mózg, nasze chociażby tkanki, które pod wpływem witaminy C, kolagenu powodują, że my nie rozpadamy się, jesteśmy po prostu jedną zbitą formą i nasza skóra, kości, wszystkie organy regenerują się. Bez tłuszczy nasyconych i tłuszczu omega 3 i 6 odpowiedniej proporcji nie jesteśmy w stanie się zregenerować. Wy nie tyjecie od tłuszczów, tylko od węglowodanów, od za dużej liczby węglowodanów. Przepraszam, tłuszcze podnoszą cukier w organizmie, czy węglowodany? No oczywiście, że węglowodany i za duże spożywanie węglowodanów, nieprzemyślane jeszcze cukrów prostych może spowodować do rozregulowania waszej trzustki i w konsekwencji możecie mieć problemy, nawet cukrzyca typu 1, gdzie nikomu tego nie życzę, bo potem to jest długi proces, żeby z tego stanu wyjść, czy nie daj Boże jeszcze bardzo podobne schorzenie, insulinooporność, gdzie insulina nie reaguje, nasze tkanki nie reagują w ogóle na insulinę i wszystkie, cała energia praktycznie odkłada się w formie tkanki tłuszczowej. Kolejna kwestia, fobia na cholesterol. Słuchajcie, jeżeli jesteście zdrowymi, aktywnymi członkami świata fitness, nie musicie się bać cholesterolu. Cholesterol jest podstawową lipoproteiną. Osoby, które palą, piją alkohol, czują, że są niedoregenerowane, cały czas coś je boli, mają stany zapalne mięśni, ścięgien kości. To jest objawa, że w żyłach również mogą pojawiać się stany zapalne i wszelkiego rodzaju spożywanie za dużej ilości cholesterolu może powodować odkładanie się płytek miażdżycowych, ale osoby zdrowe, aktywne, które mają prawidłowo zbilansowaną dietę, cholesterolu nie muszą się w ogóle bać. Kolejna kwestia, nie mycie owoców, bardzo na czasie teraz temat. Najnowsze badania dowodzą, że dioksyny, chemikalia, które występują przy produkcji, przy uprawach wszelkiego rodzaju warzyw, owoców, mogą powodować w naszym układzie hormonalnym zaburzenie chociażby testosteronu, hormonu wzrostu czy estrogenu. Są to kluczowe zarówno hormony męskie, jak i żeńskie, które po części regulują naszą gospodarkę hormonalną i biorą udział w wielu procesach biochemicznych. Dlatego nie mycie owoców może powodować lub spożywanie zbyt dużej ilości owoców, które zostały poddane zbyt intensywnemu natryskowi, opryskowi, dlatego musimy uważać, czytać etykietę, nalepki na owocach świadczą o tym, czy dany owoc był pryskany, czy nie był. Lepiej wybierać produkty, które nie były pryskane. Jak już nie mamy wyboru, to myjmy bardzo dokładnie te owoce i warzywa, bo mogą naprawdę dla naszego układu hormonalnego wiele negatywnych rzeczy spowodować. Kolejna, i teraz tak, żeby jakakolwiek dieta czy wasze racjonalne posunięcia dietetyczne miały sens, musicie zadbać o prawidłowe zakwaszenie waszego żołądka. Jeżeli nie macie zakwaszonego żołądka, nie będą się wchłaniać witaminy, minerały, czyli tak naprawdę to, co zjecie, to jest nieprzyswajane, niewchłonięte przez nasz organizm i jecie, bo jecie. Wy jecie po to, żeby się najeść, ale nie po to, żeby odżywić wasz organizm. I dlatego potem dochodzi do wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, problemów z jelitami i do najróżniejszych problemów gastrycznych. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście skoncentrowali się na jakości zakwaszenia waszego żołądka. Jeżeli do swojej diety bardzo ważne jest, abyśmy wpletli produkty naturalnie kiszone, ogórki, kapusta kiszona, banany, poczytajcie o produktach, które są naturalnymi probiotykami
i włączcie je do swojej diety. Kolejna kwestia, ograniczenie glutenu nawet do zera, laktozy do zera i kazeiny do zera. To jest temat rzeka. Ja już to, co na temat glutenu miałem do powiedzenia, powiedziałem. Tak samo kazeiny i laktozy. Tu chodzi o profilaktykę naszego zdrowia. Im lepsza profilaktyka, tym to się super przekłada również na naszą formę i wygląd. Dlatego słuchajcie tych wskazówek, będziecie naprawdę zdrowi i fajnie wyglądać. Zmykam, trzymajcie się, Damian Wiatrowski, pozdrawiam. Lajkujemy, komentujemy, udostępniamy, polecamy znajomym i dobrze się bawimy. Do usłyszenia.